serdecznie Bogdan Dyjuk. Powitajmy gospodarzy tego pięknego miasta, turystycznej stolicy województwa podlaskiego. Jest z nami pan Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa. Również brawa. Jest zastępca burmistrza pan Filip Kotkiewicz. Witamy bardzo serdecznie panie burmistrzu. Zapraszamy. Pięknie. Są, proszę państwa, przedstawiciele samorządu, są radni. Wszystkich radnych witamy. Widzę pana Mirosława Chudeckiego, pana Adama Chmielewskiego. Witamy serdecznie panowie. Również brawa dla przedstawicieli samorządu. Kobieta. Jest z nami kobieta. Widziałem panią Aleksandrę Czerowską, Instytut Pileckiego w Augustowie. Zapraszamy, będzie miło. Może przy okazji pani też zaprosi na dzisiejsze, jakże ważne wydarzenia. Witamy bardzo serdecznie. Jest gospodarz tego obiektu, proszę państwa, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, pan Michał Paruch. Zapraszamy serdecznie. Kończy mi się lista. Po prostu wszystkich państwa bardzo serdecznie witamy. Wielkie brawa dla państwa, bo bez państwa, proszę państwa, to by nie było takich atrakcji. Widać, że potrzeba jest dzisiaj. Frekwencja dopisała i oby tak było każdego dnia. Prosimy o kilka pogodnych słów. Najpierw, jak mówiłem, najpierw człowiek stąd, Bogdan Dyjuk, tak, reprezentujący nas na szczeblu województwa. Prosimy. Dzień dobry państwu. Tak jak pan Andrzej parę chwil temu wspomniał, że dzisiaj wielkie wydarzenie, bo jest oddawane nowy czy odnowiony wyciąg nart wodnych. Ta niewątpliwie atrakcja Augustowa przyciąga tutaj rzesze turystów, ale także i miłośników sportu wodnych wśród mieszkańców Augustowa. Cieszę się, że ten wyciąg, pierwszy taki profesjonalny, który był utworzony, powstał w Polsce przed ponad 20 laty, znowuż żyje. Pamiętam ówczesne otwarcie, ono było w końcówce kwietnia, pogoda niesprzyjająca wszystkim chętnym do skorzystania z wyciągu. Dzisiaj piękna aura i tylko cieszyć się z tego, że ta letnia stolica województwa podlaskiego, Augustów, będzie znowuż jeszcze bardziej żyła niż to jest dotychczas. Cieszę się, że oprócz mieszkańców jesteście państwo, którzy przyjechali do nas nie tylko z regionu podlaskiego, ale także z innych części kraju. Samorząd województwa wspiera tego typu inicjatywy i jeszcze inne, których gospodarzem będzie August, jest lub będzie Augustów. Wszystkie przedsięwzięcia znajdą uznanie u władz w zarządzie województwa podlaskiego. Może nie powiem, że obiecuję, ale będę zwolennikiem, aby tak się stało. A dzisiaj gratuluję gospodarzom, panom burmistrzom, dyrektorowi, gdzie tam pan dyrektor, centrum, tego, że ta inicjatywa tak oczekiwana i przez naszych sportowców, ale i przez państwa turystów, dzisiaj zainaugurowała nowe życie. Gratuluję i powodzenia. I oby bez przykrych następnych zdarzeń. Wszystkiego dobrego. Bogdan Dyjuk, dziękujemy serdecznie. Pierwsze otwarcie, jak wspomniał pan Bogdan, ćwierć wieku temu, jakby nie liczyć. 99 rok. I to była pierwsza taka konstrukcja w Polsce, pamiętam. Profesjonalna, bo inna to była tak. To domowej roboty. Prosimy pana burmistrza, gospodarza miasta. Witam serdecznie, szanowni państwo, przede wszystkim na początek to podziękuję władzom województwa i tym obecnym, i tym, które wcześniej sprawowały rządy. Augustów ma zawsze wsparcie ze strony władz samorządowych, ze strony marszałka zarządu województwa i te słowa pana Bogdana, było nie było augustowianina, bardzo mnie cieszą, że Augustów będzie dalej wspierany przez władze województwa podlaskiego. Szanowni państwo, trzeba od razu oddać tutaj honory, może nie do samego wyciągu, ale do tego pięknego, odnowionego pomostu województwo podlaskie wniosło w swój wkład finansowy. A teraz należy się też szacunek tym, którzy przyczynili się do tego, żeby ten nasz piękny obiekt ponownie zyskał drugie życie. Jak słyszę opinie tych, którzy są użytkownikami, sprawuje się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dowodem tego będą nowe imprezy, które będą też tutaj organizowane. Ale ja wrócę na chwilę do historii. Warto wspomnieć chociażby osobę, która była jednym, a przede wszystkim
wydaje mi się, że chyba głównym pomysłodawcą wybudowania w Augustowie pierwszego w Polsce profesjonalnego wyciągu nart wodnych był to Maciej Krzywiński. Był to Maciej, który widział podobne konstrukcje w Europie i ten pomysł przywiózł na grunt miasta Augustowa. Znalazł on tutaj poparcie i powstał w Augustowie właśnie nasz piękny obiekt, który jest niewątpliwą atrakcją Augustowa. Chciałbym serdecznie podziękować również wykonawcy generalnemu modernizacji wyciągu. Panowie sprawowali się bardzo dobrze, śledziłem postępy, byłem w bezpośrednim kontakcie z wykonawcami i wykonawcy naprawdę należą się duże brawa i za jakość wykonanych prac, o czym mam nadzieję się wszyscy przekonają, i za tempo, bo rzeczywiście było widać, że poszczególne elementy tej inwestycji są realizowane. O szczegółach technicznych, gdyby miałbym coś więcej powiedzieć, to przekazałbym głos panu dyrektorowi Paruchowi, który tutaj może więcej od tej strony technicznie. Ja dzisiaj mogę tylko powiedzieć tyle. Bardzo się cieszę, że jedna z atrakcji Augustowa ponownie będzie funkcjonować, funkcjonować na wysokim poziomie. Będą mieli z czego korzystać i mieszkańcy Augustowa, i turyści, którzy odwiedzają nasze Augustów, i tym wszystkim, którzy i finansowo, i organizacyjnie, i wykonawczo przyczynili się do tego, że ten wyciąg ponownie jest taki wspaniały. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy serdecznie. No, został wywołany, że tak powiem, do tablicy pan dyrektor, pan Michał Paruch. Panie dyrektorze, no chociaż kilka słów na temat właśnie parametrów tego obiektu. Długość podobna jak przed przebudową, tak to nazwę, ale wysokość jest inna i nowe elementy się pojawiły, tak? Długość wyciągu nie uległa zmianie, to jest 740 metrów. Wyciąg jest podniesiony o 3 metry, jest to nowa konstrukcja, tak, wbita na palach zabetonowanych. Przede wszystkim mamy dla Was dwie nowe przeszkody na tym wyciągu. Za chwilę pojawi się też slalom. No i co? Myślę, że przede wszystkim serdecznie zapraszamy. Wyciąg zmodernizowany. Chcemy, żeby Wam jak najlepiej służył. I zapraszamy na wyciąg, tak? Za chwilę, proszę Państwa. Proszę, są no, Państwo rewelacje, ale nastroje, proszę, jak ciepło się zrobiło się podwójnie w Augustowie za sprawą także tych serdecznych praw. Za chwilę efektowne pokazy specjalnie dla Państwa, ale zanim to nastąpi, no właśnie, my tutaj piszemy pewną nową historię, jeśli chodzi o wyciąg, a Instytut Pileckiego w Augustowie przypomina o ważnej historii dla tej ziemi sprzed lat. Proszę Państwa, z nami, jak mówiłem, pani Aleksandra Czerobska. Dzień możemy spędzić na wyciągu, a wieczorem wybrać się na inaugurację festiwalu. Tak, dzień dobry. Ja może pozwolę sobie na początku w imieniu kolegów i koleżanek, którzy od lat regularnie korzystają z wyciągu nart wodnych, podziękować za remont i myślę, że w tym momencie będziemy mogli z niego korzystać jeszcze częściej, na fajniejszym i na pewno bezpieczniejszym poziomie. A z ramienia Instytutu chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na dzisiejszy koncert, który odbędzie się na Błoniach nad rzeką Nettą o godzinie 20:30. Będzie to koncert inspirowany utworami ze świata muzyki współczesnej, ale w zupełnie nowych aranżacjach, bardzo nieoczywistych. Zapraszam serdecznie. Będą gwiazdy, prawda? Czyli tak. Osoby znane. Tak. Będzie m.in. Anita Lipnicka, będzie Waglewski, będzie Skubas, będzie Zalia, także i wiele, wiele innych. Marijka, Natalia Nikiel. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy pięknie. Także brawa. No to panowie, jeszcze zapytam, ktoś z panów jeszcze chciałby zabrać głos? Wiem, że mikrofon otwarty. Ciepłych, serdecznych słów nigdy dość, słuchajcie. Szanowni Państwo, ja chciałem tylko dodać, że skoro mamy nowe przeszkody, skoro mamy nowy standard wyciągu ze względu na to, że jest wyższy, to tak naprawdę takie jest moje zdanie, że możemy w zupełności tytułować nasz wyciąg nart wodnych Wake Parkiem od tego momentu. I to jest określenie, które oddaje istotę rzeczy. W Augustowie można powiedzieć, że dzisiaj funkcjonuje Wake Park na Jeziorze Necko, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa. Proszę. Ja chciałem w imieniu Rady Miejskiej podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do remontu tego wyciągu. No, życzyć wielu wrażeń dla tych, co korzystają.
No i miejmy nadzieję, żeby im służyć jak najdłużej tutaj, żeby każdy miał wiele, wiele atrakcji z tego tytułu, że jednak jest to atrakcja niewątpliwa, największa atrakcja augustowa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa. No to Wake Park uważamy za otwarty. Wielkie brawa nasi gości, gospodarzy, dla Państwa, którzy są z nami. No i także brawa, proszę Państwa, dla tych wspaniałych mężczyzn, którzy są już gotowi kobiet, za chwilę i kobiet. Ale mówię teraz o panach, którzy dadzą... I pan burmistrz pierwszy przejazd. Tutaj, jak widać, zawodnicy